ze słoniem najpierw do InfoCenter, bo zaraz pokażę Wam, co się na Nordschleife dzieje, a tak naprawdę w kiosku, w którym kupuje się bilet wstępu, karty do ładowania, do których po prostu nabija się, na których nabija się pieniądze i dzięki temu można jeździć po nitce toru. No zaraz zobaczycie, co tam się dzieje, a tutaj popatrzcie, to jest miejsce, w którym też można kupić bilety. Nazywa się InfoCenter, tuż obok naszego hotelu Dorint. Ile osób było w kolejce? Zero. Dziękuję. Tutaj przy wjeździe na tor, bo tutaj się wjeżdża na tor, na Nordschleife, czyli na północną pętlę zielonego piekła, jest właśnie budka, ticket office, budka z biletami. No i dzisiaj rano mieliśmy informację, że stało 300 osób właśnie do tej budki. No teraz jak widzicie, kolejki praktycznie nie ma, no ale tak czy siak. Kilkanaście osób, a zero, to jest różnica chyba, nie? Jeden z popularniejszych zakrętów. Jak się to miejsce nazywa, Robert? Brunst? Brunst, tak. Tak? Tak jak mówi, tak jest. Robert jest Polakiem, mieszkającym całe życie w Niemczech. Rodzice Polacy, a on wychowany tutaj, więc zna wszystko i mieszka tu niedaleko i nam tłumaczy. No więc to jest winkiel, na którym, jeżeli pamiętacie i oglądacie Motowojadżera, filmy Motowojadżera, to w zeszłym roku w sierpniu, jak byliśmy tutaj z Hayabuzą, to w tym miejscu chłop na S-fale wydzwonił i gdzieś tam, gdzie teraz jest ten czerwony samochód, lądował śmigłowiec po niego właśnie. Także niebezpieczny winkiel. Tutaj jak widzicie tego fioletowym fotografa, robi zdjęcia i w ten sposób zarabia na życie, potem sprzedając je w internecie. A tutaj niedługo będzie wyścig na 24 godziny, takie ichniejsze Le Mans. I cała, jak widzicie, tutaj wioska powstaje. Będą po prostu robili sobie taki Oktoberfest w maju. Tak przynajmniej Robert mówi. Kiełbaski, piwo, grille. Jedna wielka zabawa z motoryzacją w tle. Stało się znowu, tak jak w sumie chyba ostrzegaliśmy, że przyjedziemy tutaj jeszcze. Przyjedziemy. W zeszłym roku, w sierpniu, byliśmy tutaj z twoją H2, blisko trochę R-ki, H2 prawie R. Blisko, blisko, ale jeszcze nie R, ale osiągowo nawet mocniejsza niż R. Twoja jest mocniejsza niż R? Tak, wyniki na kole miała lepsze niż oryginalna R-ka. Znowu chcesz o Kawasaki rozmawiać? Nie, w ogóle. Przyjechaliśmy tutaj na właściwie z dwoma motocyklami. W tym momencie GSX S1000 GT, którym ja jeździłem i o którym też będę mówił do Was, robi za stojak. Natomiast to jest gwiazda tego filmu. Co to za motocykl, oprócz tego, że Aprilia, powiedzmy? RSV4 Factory, rok 2022. Co to za motocykl? Mój ukochany. Jaki był pomysł, żebyś kupił ten sprzęt? Bo w sumie wszystko zaczęło się od dokładnie tu, tutaj w zeszłym roku. Tak jest. Geneza zakupu tego motocykla wyglądała tak, że wyrzucili mnie z toru przez Kawasaki H2, ponieważ było za głośne. Miało 130 dB, ale o tym na pewno wiecie, kto oglądał poprzedni film, to wie. I w drodze powrotnej zaczęliśmy mówić, rozmawiać. Możemy kupić drugi motocykl? No i tutaj nie ukrywam, że pomogłeś mi w zakupie tego motocykla, dosyć na dobrych warunkach, bardzo dobrych. No i powiem tak ukradkiem, że to było zawsze moje marzenie. Mimo że mam H2, które jest mega mocne, to RSV4 zawsze było moim marzeniem. Odkąd pierwszy model wyszedł, przepiękna była. Trochę Cię rozumiem, bo też mam przecież prywatnie Aprilię, tak. Więc coś w tych motocyklach na pewno jest. No ale Tobie nie starcza jak zwykle, bo Ty nie jesteś normalnym człowiekiem. Nie, miałem ogóle... tak, nic nie robić na motocykl. Kupić go, zostawić i jeździć, ale niestety zaraz tutaj pojawi się wydech.
pojawiły się leki dolotowe Gabro, race mapa wgrana przez salon, no i się zrobiło 230 koni. 230 seryjnie, ile tutaj powinno być? 217. 217. Powiedz mi, jak te wszystkie, może nie modyfikacje, bo nie wiesz, ale jak ten cały pakiet, bo mamy tutaj, wymieńmy, ja widzę, że tutaj bardzo dużo jest rzeczy z jakimś pająkiem, co to to takiego jest? A, to są akcesoria firmy Spider, to jest włoska firma, która produkuje takie rzeczy typowo torowe, sety sportowe. Co tutaj jeszcze mam Spidera? Spidera to osłony tylko... silnika widziałem. Nie, osłona silnika jest akurat, osłona chłodni, przepraszam, racja. O, tutaj tak, jest to też pająk. Jest Spidera, tak, z lewej i z prawej strony. Jakieś osłony chłodni, CWTH, co tutaj, crashpady, WTH, osłony osie, WTH, osłony wahacza, osłony ramy karbonowe, ale to jest Imberger niemiecki. No i jeszcze tutaj jedna z wielkich modyfikacji. Największa, to jest... jedyna bolączka, jeżeli możemy zacząć od bolączek tego motocykla, nawet nie bolączka, tylko kwestia mojej budowy ciała. Ja mam dosyć, nie mam długich palców i oryginalna pompa Brembo, która tutaj była, miała dziwną regulację, bo jeżeli dało się na maksa klamkę blisko rolgazu, to i tak była za daleko. No i troszkę za agresywnie działała, więc tutaj wleciał zestaw nie włoski, ale japoński, Gale Speeda. Topowa pompa w Moto2 używana, z płynną regulacją, że tak powiem, odsunięcia osi obrotu. Kapitalna czyli pompa. Z modulacją teraz nie masz absolutnie żadnych problemów? Nie, nie, nie powinieneś problem. Nawet tutaj troszkę przed wyjazdem na tor wydłużyłem skok klamki, żeby nie hamował tak agresywnie ten motocykl. I świetnie się prowadzi z tym hamulcem. Dobrze, no i jak się jeździ na Nürburgringu, bo w sumie to miała być taka twoja broń przeciwko... No, normalny człowiek, mówię, to nie jest normalny człowiek. Normalny człowiek, mając taki motocykl jak H2 i dostając bana na jazdę po Nürburze, mówi, dobra, zrobię coś z wydechem, jakiegoś DB Killera założę, może cały układ wymienię. Przepraszam, DB Killer był. No to założę lepszy DB Killer, cały układ wymienię albo coś. Chłop stwierdził, że jego cacuszko jest tak idealne, że nie będzie go ruszać, natomiast dokupi sobie motocykl, który będzie spełniał warunki tak, torowe. Ten... Jak ten motocykl spełnia twoje oczekiwania, jak skonfrontować marzenia z plakatu, tak? Dziecinne te marzenia z plakatu z rzeczywistością i jak w czasie jazdy ten motocykl odpowiada na twoje potrzeby. Ty, motocykl miał służyć tylko na wyjazdy na Nürburgringa i czasami jakieś przejażdżkę po ulicy, a skończyło się tak, że jeżdżę tylko tym motocyklem. H2 została odstawiona. Stoi, bo generalnie H2 jest wszystko za bardzo. Za agresywny, znaczy właśnie H2, tu jest problem z samą agresywnością. H2 jest mega mocne, ale nie jest agresywne, ale jest za głośne. To jest słabsze, ale jest agresywne, ale świetnie się prowadzi. Ten motocykl tak się prowadzi. Ja miałem H2, myślałem, że ten motocykl H2 się świetnie prowadzi. Mimo swoich gabarytów, masy, tam powiedzmy 20 kg większe niż ten motocykl, ale różnica w prowadzeniu na korzyść dla Aprilii. Tutaj Aprilia deklasuje H2. Z tego co mówiłeś, to z H2 na torze, takim wymagającym, jaki jest Nürburgring, po prostu mówiłeś, że trochę walczyłeś. Walczyłem, tak. Problem był taki, że H2 w środku zakrętu jest niespokojna. Cały czas trzeba poprawiać tor jazdy. Specjalista od zawieszeń powiedział, że bo dużo masy, procentowa większość masy jest na przednim kole. I to powoduje, że on jest bardzo nerwowy. Jadąc w zakręcie, składając ten motocykl, on cały czas się niespokojnie zachowuje. A to wsiada się na ten motocykl i osoba, która nie ma doświadczenia w torowej jeździe, na pierwszych zjazdach z autostrady zamyka opony tym motocyklem. No ten motocykl się tak świetnie prowadzi. On po prostu jedzie tam, gdzie człowiek patrzy. Kapitalnego. Jest krótki, jest zrywny. Ma bardzo mocny silnik, ale też jest ważne to, że z tego co mówiłeś, to ta moc oddawana przez RSV4 jest do ogarnięcia. Jest agresywna, ale nie jest to coś takiego, że wstaje na gumę, że po prostu próbuje ciebie zrzucić z siebie. Tak. H2 oczywiście z czwartego biegu idzie z gazu na koło, wystarczy odchylić gaz i poczekać i ona się podniesie, tak? Ale
ale agresywność tego silnika. Generalnie tutaj po torze jeździłem na takim podstawowym presecie tutaj, trybie sportowym. No właśnie, bo tutaj mamy naprawdę pełną torową, można powiedzieć, MotoGP elektronikę, tak. Bo tu jest pełen pakiet elektroniki z anti-wheeli, z... Wszystko na żyroskopie. Zakrętowa... ABS, kontrola trakcji, wszystko jest tutaj, tak? I powiedz mi, jaki właśnie tryb wybrałeś? No jeszcze dodatkowo mamy elektronicznie sterowane zawieszenie, zawieszenie, tak? Przede wszystkim na torze testowałem, może zacznę od zawieszeń. Ustawienie manualne sportowe i na sliki. Na sliki były za twarde. Ten tor jest strasznie wyboisty, więc jeździłem na tym sportowym, takim presecie typowym sportowym. Mapa silnika też taka typowo sportowa, nie jedynka, najagresywniejsza. Generalnie tutaj są trzy mapy, jeżeli chodzi o zarządzanie mocą silnika. Mapa trójka, czyli na drogę, mapa dwójka generalnie sportowa i mapa jedynka, nie wiem po co, bo motocykl jest na nie tak agresywny. Gaz bardzo reaguje, bardzo twardo, mapowanie rol gazu jest bardzo, no jeden do jednego, no przerażające, bardzo niewygodnie się jeździ tym motocyklem wtedy, on jest za nerwowy, szarpie. Generalnie człowiek się męczy. Rozmawialiśmy o tym, jadąc na Nürburgringa i rozmawiając już trochę o tym motocyklu, no i stwierdziłem, że możliwe, że po prostu jesteś za miękki, może masz za małe doświadczenie do tego motocykla i ta mapa, taka topowo racingowa, ta jedynka, służy po prostu dla zawodników, pod których ten motocykl jest zbudowany. My nie jesteśmy zawodnikami. Michał świetnie jeździ motocyklem, ale na pewno nie jesteś zawodnikiem i nie powiesz nie, o sobie, że jesteś... Nie, amatorem, tak, zwykły amatorem. Dokładnie, tak. Więc osoba, która po prostu spędza 6 godzin, 7, 8 godzin dziennie na torze, dzień w dzień, tłucze to wszystko, te kilometry, zakręty, sekwencje, będzie w stanie wycisnąć z tego motocykla, z tej jego agresji i z tej właśnie mocy oddawanej w moment coś dobrego. Nam, amatorom, to po prostu przeszkadza i nie pozwala jechać. Jeszcze dodajmy ten czynnik, że Nordschleife nie jest torem motocyklowym, to jest tor bardzo wyboisty. To... Mam wrażenie, że jest to tor typowo samochodowy i w zeszłym roku jeżdżąc po Hayabuzie miałem zupełnie inne wrażenie na temat toru niż w tym roku jeżdżąc na moim statywie, czyli GSX Esie 1000 GT. Natomiast o tym później. Powiedz mi jeszcze, jakie koszty takiego motocykla? Mówimy może, nie będziemy straszyć ludzi tym, co było już, co było w zeszłym roku. Powiedz mi, Michale, podstawowy ten motocykl teraz, w tym momencie, nie wracajmy do cen, które już były, no bo one się pewnie już nie powtórzą. I taki motocykl 2023, bo nie zmienił się chyba, prawda? Wzór malowania tylko się zmienił. Dobrze, 2023 RSV4 ile kosztuje? Około 115 tysięcy złotych brutto. 115 tysięcy? Około. No dobra, i do niego teraz, żeby on wyglądał tak jak twój, minus malowanie, bo malowanie będzie miał inne. Tak. Tutaj te wszystkie graty, co ponarzucałeś. Ludzie lubią liczby. Wiem, że ty plus nie przywiązujesz do tego wagi. Plus około 40 tysięcy. 40? 40 około, tak. Te wszystkie graty, wydechy, tak, dodatki, strojenia, pompy, dokładnie, bo karbony. Jeszcze modyfikacja jedna taka większa to były lejki dolotowe, tak? Lejki dolotowe, tak, na krótsze. No i co to dało? 5 koni na kole więcej. 5 koni więcej. Dokładnie tak. No dobrze. 201 koni na kole. No dobrze, jakie masz pomysły dalej na ten motocykl? Bo wiem, że u ciebie nic nie jest stabilne i nic nie jest na tak, zawsze. Tak, bo jak ja mówię, że nie będę robił, to tak coś zrobię. Tak, i też jedna rzecz jest taka, że ogólnie rzecz biorąc ludzie sprzedają motocykle i kupują następne, a Michał wstawia do garażu. Tak, nie sprzedaje motocykl. Tak, wstawia do garażu i kupuje po prostu, zarabia na niego i kupuje następny. Tak. Więc nie będę cię pytał, czy sprzedasz ten motocykl, bo wydaje mi się, że zostaniesz z nim na lata. Bardzo długo. Tak, bardzo długo. No ale jaki masz pomysł na niego? Czy coś jeszcze ci się marzy, żeby z nim zrobić? Czy ci się marzy, żeby gdzieś go zabrać, gdzieś nim pojechać? Albo... No jaki masz plan? Na pewno z wycieczek środkowe Włochy. Ale na kołach? Nie, na busie. Na busie. Bo tam mam dom w środkowych Włoszech, mam bardzo blisko Tor Mugello, Misano, Vallelunghe, do Monsy też mam kawałek. Mhm. Na pewno torowanie po Włoszech, też jazdy po Toskanii.
Jeżeli chodzi o jakieś zakupy dodatkowe do tego motocykla, to raczej nie, jest już dla mnie wystarczający tak naprawdę. Wszystko, co chciałem z nim zrobić, jest aktualnie zrobione. Umówimy się, że napiszesz do mnie gdzieś nam na Instagramie czy na Messengerze, jak coś zamówisz? Tak, tak, napiszę. Założę się, że nie minie miesiąc, jeżeli będziesz rzeczywiście szczery i będziesz pamiętał o tym, znaczy, o tym co mi obiecałeś. Przepraszam, ale z motocyklem mam tak, że ja coś zamawiam, ja zapomnę, że zamówiłem, to potem przychodzi po miesiącu, ja mówię, a co to jest? To było to. Ja zapominam takie rzeczy, bo generalnie robię bardzo dużo zakupów, czy bardzo różnych zakupów i... Trudno być na bieżąco. Kanapy zamówiłem ostatnio. Kanapę zamówiłem, oryginalny pokrowiec, kanapę żelową czyli o tym zapomniałem po prostu. No właśnie, czyli wiedzie jeszcze żelowa kanapa, tak? Oczywiście tak, ale z notebooku i sportowa, oryginalna na pilnie. Aha. No dobrze, kochani, śledźcie nasz kanał. Może w przyszłym roku pokażemy Wam kolejny motocykl Michała. Może teraz nasz powrót z Nürburgringu i nasza rozmowa znowu okaże się owocna i wymyślimy jakieś super moto dla Ciebie albo jakiegoś enduraka. A może klasyka? Przypominam Ci, że w garażu jeszcze stoi Vespa elektryczna. No stoi Vespa elektryczna, tak, no ale to miał być zakup dla mamy. Okazało się, że jeździsz tym i załatwiasz takie, codzienne rzeczy. Ale zakochany jestem w tej Vespie, naprawdę. Sprzedajesz? No co ty, zakochany. A co, czekaj, jeszcze masz SV-ę, tak? SV650 rozwiercony na 800. Nie jeździ nadal? Tak. Nie zrobiona? Tak, dobra, boję się z nim dalej rozmawiać. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo, że byliście z nami. Śledźcie nasz kanał, oglądajcie nasze filmy. No i zapraszam do polubienia Twojego profilu instagramowego Quantum Jumper, tak? The Quantum Jumper. Z podkreśnikami. Dziękuję. Kanał na YouTubie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Kanał na YouTubie, ale ten kanał jest za szybki, żeby go promować, co? Generalnie nie polecam. Nie polecam, nie wchodźcie tam. Trzymajcie się. Cześć. Pa.